Pracujemy z trójką dzieci, dwie dziewczynki, jeden chłopak. I dotychczas spotykaliśmy się warsztatowo, żeby spowodować takie otwarcie strumienia kreatywności. Pracowaliśmy taką metodą mind mappingu albo burzy mózgów, albo dyskutowaliśmy o zagadnieniach, które miałyby być morałami baśni. I dotychczas udało się nam przygotować zarysy dwóch baśni. Jedna jest o przyjaznej Sejnie i odrażającej Maryszę. I może zacytuję taki początek tej baśni, który napisaliśmy razem podczas ostatniego spotkania. I brzmi on tak, bardzo ciekawie. Na wzgórzu, przy rzece, stał majestatyczny i niedostępny klasztor. Wokół niego rosły potężne wiązy, które, gdy zapadł zmierzch, ze swoich eliptycznych liści lały łzy. Powstał z nich strumień, który popłynął pod stopy dziewczynki o imieniu Sejna. Kiedy zaczerpnęła ona wody ze strumienia, okazało się, że jest ciepła i słona. Dlaczego, wodo, jesteś słona? Zapytała Sejna. Strumień milczał. I ciąg dalszy oczywiście jest, ale nie zdradzimy, ponieważ będziemy zaciekawiać coraz to nowymi wątkami. Ale morał z tej baśni dotyczy skutków samotności młodego człowieka. Kiedy ktoś czuje się samotny w gronie rodzinnym czy rówieśniczym, to stają się rzeczy też niedobre. I chcemy pokazać poprzez tę baśń ulokowaną w przyrodzie, będziemy przytaczać i charakteryzować i drzewa, i nazwy tych drzew, będziemy opowiadać właśnie o tym, jak bardzo ważne jest bycie akceptowanym i będziemy mówić też o tym, jak ważna jest przyjaźń i dochodzenie do przyjaźni, poprzez jakie działania, jakie cechy, jakie relacje można dochodzić do przyjaźni. Druga baśń nosi tytuł o dziewczynie, która jest sierotą, nosi imię Krasnogruda i tytuł jeszcze nieskonkretyzowany może brzmieć tak, o sierotce Krasnogródzie i gorącym kamieniu. No i rzecz też się dzieje w środowisku przyrodniczym, wśród pięknego sadu, który ginie z jakichś powodów i zostaje dziecko, które też szuka pomocy w przyrodzie. Otwierają się takie drzwi w dębie i zaczyna się pewna opowieść. Takie są wątki. Ustaliliśmy z dziećmi, że chcemy, żeby te baśnie, oprócz tego, że są baśniami, żeby miały morał, który trafi też do młodego człowieka, do dziecka, do dorosłych również, żeby to było takie ponadczasowe, w sensie też to nie może być określone miejsce tak jak w baśni, ale przywołujemy tutaj nazwy związane z miejscem, w którym tworzymy te baśnie, czyli Sejneńszczyzną, ale jak to baśnie, nie będą one o konkretach, ale będą z morałami.